Gdy pod koniec października 2024 roku omawiałem dzieło i twórczość ojca założyciela teologii wyzwolenia, Gustavo Gutierreza, który właśnie wtedy zmarł w wieku 96 lat, skupiłem się głównie na jego twórczości, na jego głównych dziełach, poczynając od zatytułowanej właśnie Teologia Wyzwolenia, rozprawie, która rozpoczynała nowy rodzaj teologowania w Kościele katolickim, to nie zdawałem sobie sprawy, że temat jest w Polsce tak słabo obecny, że w sumie postanowiłem rzecz trochę rozwinąć i w następnych dwóch spotkaniach chciałbym jeszcze do tematu wrócić. Otóż, jak pamiętacie może, mówiąc o Gutierrezie, mówiłem również o recepcji i o pewnych trudnościach, jakie ten wybitny teolog katolicki napotkał ze strony Watykanu, zwłaszcza głównego prefekta Kongregacji Nauki Wiary Józefa Ratzingera i papieża Jana Pawła II. To wszystko się działo 40 lat temu, a więc na początku lat 80. Dzisiaj, po tak długiej już perspektywie czasowej, myślę, że możemy spokojnie na wówczas gorąco debatowane tematy spojrzeć i zastanowić się, na czym polegała ta nowość teologii wyzwolenia i co budziło największe opory ze strony przedstawicieli Watykanu, a z drugiej strony również nad powodami i przyczynami, dlaczego ten nowy rodzaj uprawiania teologii, myślenia o Bogu, pisania o Bogu wzbudził pod koniec lat 60. i w latach 70. taki wielki entuzjazm w Ameryce Południowej. Jeszcze opowiemy sobie, kto był głównym czy głównymi przedstawicielami tego ruchu i w jakich okolicznościach żyli i często umierali, ale dzisiaj może skupię się tylko na jednej sprawie, która, jak się wydaje, budzi i budziła wtedy największe emocje. Chodziło o łączenie teologii wyzwolenia z filozofią marksistowską. Być może nie bez przyczyny właśnie Gutierrez, który w swoim głównym dziele, o którym wspomniałem, mówił przede wszystkim o inspiracji biblijnej, o Księdze Wyjścia, w której jest opisane, jak Bóg usłyszał wołanie uciemiężonego w Egipcie ludu i posyła swojego proroka, swojego przedstawiciela Mojżesza, żeby ten lud z niewoli egipskiej wyzwolił. Niezależnie od tego, czy Księga Wyjścia opisuje wydarzenia historyczne, czy jest tylko takim mitem założycielskim narodu izraelskiego, który w ten sposób zapamiętał Boga jako tego, który wsłuchuje się w historię swojego ludu i stara się mu pomóc. Dla Gustavo Gutierreza był to punkt wyjścia do tego, żeby wsłuchiwać się w sytuację ludzi ubogich, uciemiężonych, krzywdzonych i właśnie wychodząc z tej biblijnej inspiracji szukać rozwiązań, by ich losowi pomóc. Jednocześnie właśnie w tej teologii wyzwolenia Gutierrez wspomniał również inspirację filozoficzną filozofią Karola Marksa. I trzeba powiedzieć, że czytany Marks bez tej późniejszej historii, bez historii komunizmu i bolszewizmu,
jest filozofem tak naprawdę ludzi ubogich, bo zobaczył, że to, w jakich warunkach żyją ludzie rodzącego się kapitalizmu, czy to w Anglii, czy w innych krajach europejskich, to dostrzegł w tym źródła właśnie społeczne, struktury społeczne, struktury ciemiężące jedne warstwy i dające przywileje innym. No i Marx, jako filozof ateista, postulował rozwiązanie czysto polityczne czy czysto racjonalne. Natomiast Gutierrez mówił, że czerpiąc inspirację od marksizmu, nic nas nie powstrzymuje do tego, żeby tak naprawdę zmieniać sytuację trudną, ciężką społeczeństw latynoamerykańskich. No i na początku rzeczywiście recepcja była pozytywna. Papież Paweł VI wyraźnie pobłogosławił ze swojej strony tym wysiłkom, żeby zmieniać struktury krzywdzące i opresyjne. Sam udał się do Ameryki Południowej, do Puebla w Meksyku, żeby właśnie z teologami i biskupami latynoamerykańskimi o tych sprawach rozmawiać. I wydawało się, że ten właśnie pozytywny rozwój będzie bez przeszkód postępował. Niestety stało się tak, że niektórzy, może i w najlepszej wierze, zaczęli łączyć teologów wyzwolenia z ruchami partyzanckimi. Zaczęły się pojawiać takie hasła, że Jezus z karabinem, Che Guevara, który był właśnie przede wszystkim partyzantem i działaczem politycznym, był łączony z tym ruchem. I wtedy, gdy na stolicę Piotrową został wybrany papież z Polski, no to te skojarzenia z marksizmem, z bolszewizmem stały się bardzo istotne. Co więcej, coraz więcej konserwatywnych teologów i przedstawicieli różnych ruchów katolickich, jak Opus Dei, zaczęły ostrzegać papieża, że w Ameryce Południowej szerzą się niebezpieczne ideologie marksistowskie. I stąd właśnie te interwencje w 1982 i w 1984 roku z Watykanu, żeby ograniczyć rozwój tej teologii. Niektórzy teologowie zostali wezwani na dywanik, zabroniono im pisać, publikować. No, krótko mówiąc, teologia wyzwolenia przeżywała ogromny kryzys, a na przykład w takim kraju jak Polska ten czarny PR, by tak powiedzieć, czyli ta negatywna opowieść o upolitycznionej teologii, stała się właściwie jedyną, jaką wielu polskich katolików słyszało. Dlatego wydaje mi się, że z jednej strony rozumiemy, dlaczego w Ameryce Południowej ta teologia się pojawiła, żeby pomóc ludziom wydobyć się z nędzy, żeby inspirując się czy powołując się właśnie na Biblię, nie tylko zresztą na Księgę Wyjścia, o której wspomniałem, ale również na Ewangelię, żeby zmieniać tą rzeczywistość, mówić, że my jako chrześcijanie powinniśmy promować prawa człowieka, powinniśmy dążyć wszelkimi możliwymi sposobami, żeby zmieniać struktury niesprawiedliwe i przede wszystkim, żeby przyczyniać się do wzrostu sprawiedliwości. Niestety w tych latach właśnie 70. i 80. to się nie udało. Jak zobaczymy na następnym spotkaniu, to się radykalnie zmieni, gdy po Janie Pawle II i Benedykcie XVI na papieża zostaje wybrany Jorge Maria Bergoglio, kardynał z Buenos Aires, Argentyńczyk.
On to wszystko, o czym mówiliśmy sobie na tych dwóch spotkaniach, znał z autopsji i zaproponował nową narrację, ale o tym następnym razem.